Dobry dzień dobry. Powszechnie przyjmuje się, że kontakt ze środowiskiem naturalnym, kontakt z przyrodą, z naturą działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o nasze zdrowie, zwiększa naszą witalność, zwiększa naszą żywotność, długowieczność, jest czymś bardzo pozytywnym. I można było zadać sobie pytanie, czy natura naszego mózgu ciągnie nasz mózg do lasu. Wiemy na pewno, co ciągnie wilka do lasu, natomiast nie wiemy, co tak naprawdę ciągnie nasz mózg do tej natury. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy są zestresowani, którzy są zmęczeni, którzy są przytłoczeni rzeczywistością, w sposób instynktowny dążą do kontaktu z przyrodą. Wybierają się na spacer do lasu, do parku, po to, żeby odetchnąć nie tylko świeżym powietrzem, ale właśnie po to, żeby pobyć trochę w tej przyrodzie, po to, żeby ten stres uległ u nich zmniejszeniu. Szukają tego wytchnienia w kontakcie z przyrodą. Każdy z nas również stara się, choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak naprawdę w swoim domu mieć namiastkę tego naturalnego środowiska, chociażby w ten sposób, że w większości domów uprawiamy doniczkowe rośliny zielone, które są właśnie taką drobnostką, ale jednak czymś, co pozwala zachować nam ten kontakt ze środowiskiem naturalnym, z roślinnością, z tą naturą, z której wyrośliśmy, z której funkcjonowaliśmy w naszej ewolucji człowieka. W jaki sposób bada się wpływ natury na funkcjonowanie naszego ciała i umysłu? Otóż po pierwsze można porównywać to, w jaki sposób to, gdzie mieszkamy, czyli czy w dzielnicach, w miejscu, w którym występuje zieleń, w którym występuje dostęp do tego środowiska naturalnego w postaci parku, w postaci lasu, w postaci jakiegoś jeziora stawu i porównuje się ten stan zdrowia tych ludzi, którzy mieszkają w takich miejscach, z ludźmi, którzy mieszkają w takim środowisku wysoce zurbanizowanym, w którym dominują domy, w którym jest mało zieleni. Po drugie, bada się wpływ bezpośredniej ekspozycji na naturalne środowisko, czyli sprawdza się, w jaki sposób przebywanie w naturalnym środowisku wpływa na nasze ciało, na nasz umysł. Porównuje się to z osobami, które nie mają tego kontaktu. Mierzy się czas tego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, i w ten sposób sprawdza się, czy długość tej ekspozycji ma znaczenie, jeśli chodzi o to, jak funkcjonują nasze ciało i nasz umysł. No i w końcu również bada się, to w jaki sposób natura wpływa wtedy kiedy postrzegamy ją w sposób nierzeczywisty, ale w sposób wirtualny. No i okazuje się z badań, które zaraz przedstawię, że natura może wpływać na nasze ciało, na nasz umysł, na nasz mózg, także wtedy kiedy widzimy ją na ekranie komputera, na ekranie urządzenia, które używamy, ale także wtedy kiedy za oknem mamy, Zieleń, mamy naturę, mamy naturalne środowisko, no i to się różni w porównaniu z tymi osobami, które za oknem widzą inne budynki, widzą miasto. Jak przedstawiają się wyniki tych badań? Otóż generalnie możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze zdrowie fizyczne, to ludzie, którzy mają kontakt z naturą, deklarują, że ich stan zdrowia fizycznego jest lepszy niż osoby, które mają głównie kontakt z tym środowiskiem zabudowanym, zurbanizowanym. A więc to postrzeganie własnego zdrowia jest lepsze wtedy, kiedy mamy kontakt z naturą. Najlepiej oceniają swój stan zdrowia osoby, które doświadczają zarówno tej zieleni związanej z roślinnością, ale także błękitu związanego z wodą. Okazuje się, że takie środowisko naturalne, w którym również występuje woda, morze, jezioro, rzeka, staw, jest tym czymś, co sprawia, że nasze postrzeganie własnego dobrobytu, dobrostanu, naszego zdrowia fizycznego jest wówczas najlepsze. No i co pokazują takie wyniki badań na temat ekspozycji na to środowisko naturalne, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne? Otóż badania pokazują, że długość naszego życia wzrasta wtedy, kiedy mamy kontakt z naturą. Również u osób, które mają ten kontakt z naturą, obserwuje się niższy wskaźnik masy ciała. Takie osoby mają też mniejszą insulinooporność, czyli można powiedzieć, że te hormony, które regulują poziom naszego cukru we krwi, są czymś, co działa skuteczniej, co działa efektywniej w ciałach osób, które mają kontakt z naturą. Stan zdrowia osób, które są chore wtedy, kiedy mają kontakt z naturą, ze środowiskiem naturalnym, jest czymś, co się szybciej poprawia. Takie osoby nie tylko deklarują, że ich stan zdrowia jest lepszy w porównaniu z tymi, które nie miały tego kontaktu, ale również można mierzyć to w sposób obiektywny. I są takie badania, które pokazują, że pacjenci, którzy przebywali w szpitalach, którzy za oknem mieli zieleń, one te osoby wymagały mniejszej liczby interwencji pielęgniarskich, lekarskich, niż osoby, które za oknem widziały jakieś sąsiadujące z tym szpitalem budynki. Także skraca się czas powrotu do zdrowia takich pacjentów, którzy są chorzy, no i skraca się czas rekonwalescencji po operacji. Osoby, które mają kontakt z naturą, które mają tą ekspozycję na środowisko naturalne, wykazują również mniejsze nasilenie bólu. Obserwuje się mniejsze zużycie środków przeciwbólowych u pacjentów, którzy cierpią na chorobę nowotworową, ale także osoby, które w środowisku naturalnym przebywając poddawane są bodźcowi bulowemu są w stanie dłużej wytrzymać taką stymulację bólową niż osoby, które doświadczają tego bólu w środowisku, w którym nie występuje ta zieleń. Z drugiej strony wiemy, że u osób, które mało doświadczają tego kontaktu z naturą, czyli żyją głównie w tym zabudowanym środowisku miejskim, taki obraz mają przed swoimi oczami, u takich osób stwierdza się wyższą śmiertelność z powodu różnego rodzaju chorób, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, a także chorób nowotworowych. Te nowotwory, które w tym kontakcie z tym środowiskiem zurbanizowanym jakby czynią większe spustoszenie, czyli łatwiej, szybciej zabijają ludzi, to są te nowotwory, które powszechnie znamy, na które powszechnie ludzie chorują, czyli nowotwory płuc, nowotwory piersi, nowotwory macicy, jelita grubego. Te nowotwory wtedy, kiedy mamy kontakt z naturą, są mniej śmiertelne niż wtedy, kiedy dana osoba ma niski kontakt z tą naturą. Wiemy również, że nawet krótka ekspozycja na środowisko naturalne, ale także wtedy, kiedy widzimy tą przyrodę na ekranie komputera, jest już w stanie sprawić, żeby nasze ciśnienie krwi było niższe, a także żeby było niższe tętno. Obserwuje się zmniejszającą się aktywność układu współczulnego. Układ współczulny jest aktywny wtedy, kiedy jesteśmy jakby w trakcie jakiegoś wyzwania. Również jest aktywny wtedy, kiedy towarzyszy nam stres. Jest tym aktywatorem, który pobudza nasze ciało do wyzwań, które przed nami stoją. Ale jednocześnie u osób, które mają kontakt z naturą, nie tylko Zmniejsza się aktywność układu współczulnego, ale również rośnie aktywność układu przywspółczulnego, który ma przeciwstawne funkcje, a mianowicie jest tym układem, który aktywuje się w stanach relaksu wtedy, kiedy mamy odczucie dobrostanu, kiedy mamy odczucie, że wszystko jest w pełni tego, czegoś, co potrzebujemy. Obserwuje się również obniżenie poziomu adrenaliny we krwi, a także kortezolu, czyli tych dwóch głównych hormonów stresowych które są objawami stresu i ich obniżenie jasno wskazuje, że kontakt ze środowiskiem naturalnym jest powodem obniżenia poziomu stresu. I prawdopodobnie z tego powodu instynktownie kierujemy się do lasu, do parku, gdzieś na łono przyrody, wtedy kiedy jesteśmy zestresowani, wtedy kiedy chcemy zaznać spokoju, kiedy czujemy się zmęczeni, kiedy ogarnia nas stres i jakby przytłacza nas ta rzeczywistość, w której normalnie funkcjonujemy. Można zadać sobie pytanie, czy ten dobroczynny wpływ środowiska naturalnego na nasze zdrowie fizyczne wynika wyłącznie z wpływu tej zieleni, która nas otacza? bo ktoś mógł zadać sobie pytanie i zresztą wyniki badań to pokazują, że kontakt z naturą, czy też życie w takim miejscu, w którym mamy dostęp do tych naturalnych środowisk, czy też do parków, on sprzyja aktywności fizycznej. Więc można było zadać sobie pytanie, czy ten wpływ pozytywny na nasze zdrowie nie wynika właśnie z tej wzmożonej aktywności fizycznej. Oczywiście, bez wątpienia aktywność fizyczna poprawia nasz stan zdrowia, ale okazuje się, że ćwiczenia fizyczne, które wykonuje się na łonie przyrody w naturalnych warunkach, działają bardziej dobroczynnie, jeśli chodzi o nasze zdrowie, w porównaniu z tymi samymi ćwiczeniami, które wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych. Także oczywiście. Tymi czynnikami, które sprzyjają poprawie zdrowia wtedy, kiedy mamy duży kontakt ze środowiskiem naturalnym, są również to, że środowisko naturalne ogranicza zanieczyszczenia środowiska, ogranicza hałas. Jest czymś, co działa, można powiedzieć, dobroczynnie także poprzez wyeliminowanie tych wszystkich czynników, które w tym zurbanizowanym, miejskim świecie wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Ale te badania, które pokazują, że nawet krótkotrwała ekspozycja na środowisko naturalne, i nawet za pośrednictwem komputera, ekranu jest czymś, co działa dobrze, to te wyniki pokazują jasno, że ta zieleń, ta przyroda, to środowisko naturalne ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, jakby niezależnie od tego, że środowisko naturalne jest czymś, co jest pozbawione części tych dodatkowych czynników, które działają pogarszająco na nasze zdrowie. Te same efekty, które dotyczą tego samopoczucia osób, które mają różny kontakt ze środowiskiem naturalnym, dotyczy także tego, naszego zdrowia psychicznego. Osoby, które doświadczają środowiska naturalnego w porównaniu z osobami, które go mało doświadczają, oceniają swój stan zdrowia psychicznego jako lepszy. Także wtedy, kiedy nawet krótkotrwale przebywamy w środowisku naturalnym. I porównujemy ten stan tych osób do osób, które w danym momencie krótkotrwale przebywają, będąc wystawieni na jakby widok tego krajobrazu miejskiego, porównując te dwie grupy osób, te osoby, które są w środowisku naturalnym, aktualnie w tym momencie oceniają swój nastrój, swój stan psychiczny jako lepszy. Co ciekawe, najbardziej dobroczynny wpływ tego środowiska naturalnego na swoje zdrowie psychiczne, jakby w największym stopniu, ten wpływ jest jakby doceniany przez osoby, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia czy choroby psychiczne. One jakby najbardziej dostrzegają te walory tego środowiska naturalnego, jeśli chodzi o poprawę swojego stanu zdrowia psychicznego. No i w jaki sposób natura wpływa na naszą psychikę? Otóż te osoby, które właśnie przebywają w środowisku naturalnym, wykazują większe natężenie tych przyjemnych, tak zwanych pozytywnych emocji i jednocześnie obniżenie tych nieprzyjemnych, negatywnych emocji. Obserwuje się u takich osób obniżenie poziomu stresu, a także obniżenie poziomu lęku. Ilość czasu, które spędzamy na łonie przyrody, w tym środowisku naturalnym, wpływa na to, jak wielkie jest ryzyko zachorowania na jakąś chorobę afektywną, chociażby taką jak depresja. U osób, które mają częsty kontakt, z naturą. Także u osób, które żyją w tych środowiskach, w których występuje wokół nich zieleń, są osobami, które są mniej narażone na występowanie takich właśnie zaburzeń afektywnych, które są często wynikiem chronicznego stresu lub bardzo dużego, nasilonego stresu, który może wywołać właśnie takie zaburzenia. Mało tego, wiemy, że natura powoduje również to, że wzrasta skuteczność terapii zaburzeń afektywnych, w tym depresji. U takich osób, które żyją w środowiskach, których jest dużo zieleni, oraz takich, które jakby w uzupełnieniu tej terapii psychologicznej czy farmakologicznej korzystają również w miarę często, im częściej, tym lepiej z tego kontaktu z naturą, obserwuje się, że one po prostu używają mniej leków antydepresyjnych. Czyli jakby można powiedzieć, że ta terapia zielenią, terapia tą przyrodą, tym środowiskiem naturalnym jest w stanie poprawić skuteczność ogólnie leczenia tego typu zaburzeń psychicznych. Tak samo ta skuteczność terapii w kontakcie z naturą jest wykazana co do leczenia zespołu chronicznego zmęczenia, do leczenia różnego rodzaju zaburzeń poznawczych u dzieci. W tym też jakby obserwuje się poprawę skuteczności terapii osób, głównie dzieci, które cierpią na zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, który znamy głównie pod skrótem ADHD. D. Środowisko zurbanizowane miejskie jest powodem naszego pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego i te osoby, które właśnie doświadczają częstego, głównie tego kontaktu z środowiskiem miejskim, jednocześnie żyją w środowisku, w którym jest mało zieleni, mają mały kontakt z tą zielenią, te osoby właśnie bardzo często mają większą zapadalność, większe ryzyko pojawienia się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, ale nie tylko. Również u takich osób, które żyją w tym głównie środowisku wysoce zurbanizowanym, Stwierdza się także, że wyższą zapadalność, też szybkość zapadania na choroby takie cywilizacyjne jak choroba Alzheimera jest większa. Niektóre badania pokazują, że w środowisku, w którym jest więcej zieleni, osoby takie rzadziej zapadają na autyzm, chociażby na zaburzenia ze spektrum autyzmu. To, co jeszcze wiemy na temat wpływu tego środowiska naturalnego i natury na nasze zdrowie psychiczne, to to, że osoby, które w młodym wieku miały rzadszy kontakt z naturą. Są osobami, które mają tendencję do tego, żeby nie doceniać tego dobroczynnego wpływu natury i środowiska naturalnego na nasze zdrowie, również zdrowie psychiczne. Takie osoby w wieku dorosłym, jakby przez to, że nie doceniają tego środowiska naturalnego, mają naturalnie również mniejszy kontakt z tą naturą, skoro do niej nie dążą. I u takich osób ten niższy kontakt ze środowiskiem naturalnym może być powodem tego, że będą bardziej narażone na różnego rodzaju choroby, te somatyczne związane z ciałem, ale także choroby psychiczne związane z naszym mózgiem. I jeśli chodzi o dane dotyczące tego, gdzie żyjemy, no to oczywiście większość nas, Europejczyków, żyje w miastach. Ale to jeszcze nie jest taki problem. Problemem jest to, że kiedy na przykład porównamy czas spędzany na świeżym powietrzu u osób dorosłych, które spędzają go mniej więcej 20% swojego czasu na świeżym powietrzu, z czego częściowo oczywiście w kontakcie z naturą, i porównamy te wyniki do wyników, które dotyczą dzieci. Które to tylko 9% swojego czasu średnio spędzają na świeżym powietrzu, no to te dane są dość alarmujące. To znaczy, ten skrócony czas kontaktu ze środowiskiem naturalnym, będąc ciągle w domu, może powodować to, że właśnie ta niższa ekspozycja na środowisko naturalne, na zieleń, roślinność, przyrodę, lasy, jeziora, parki, może odbić się. Na tym, że te osoby, jako dorosłe osoby, ale także jako dzieci, będą bardziej narażone na różnego rodzaju zaburzenia, czy to zdrowia psychicznego, czy też swojego zdrowia fizycznego. To, co dzieje się w naszej psychice, ma swoje odzwierciedlenie w naszym mózgu, lub też odwrotnie. To, co dzieje się w psychice, ma swoje podłoże w zmianach dotyczących naszego mózgu. Więc powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób natura wpływa na nasz mózg. Czy w naszym mózgu zachodzą jakieś zmiany wtedy, kiedy jesteśmy poddawani tej ekspozycji na zieleń, środowisko naturalne, lasy, roślinność, także jeziora, rzeki czy morze? Okazuje się, że nasz mózg, będąc podstawą tych zmian psychicznych, reaguje. Tych badań nie jest dużo, jest ich malutko, więc tak naprawdę ja przedstawię za chwilę wyniki wszystkich tych badań, które dotyczą wpływu środowiska naturalnego na nasz mózg. Ale te badania, choć jest ich mało, są bardzo spójne i pokazują nam, jak bardzo korzystne dla naszego mózgu może być to narażenie na kontakt z naturą, ta ekspozycja na zieleń i środowisko naturalne. Otóż to, co wiemy, to to, że u dzieci, kiedy. One żyją w środowiska, w których jest bogata, jakby ta szata roślinna, czyli jakby w ich otoczeniu w dzielnicach, koło domów, w których mieszkają, jest dużo zieleni i mają one bezpośredni dostęp do tej przyrody. U takich dzieci obserwuje się większą ilość, objętość istoty szarej mózgu w korze przedczołowej w porównaniu z tymi dziećmi szkolnymi, które mają ograniczony kontakt z przyrodą. To jest coś niezwykle ważnego, dlatego że Kora przedczołowa jest tą częścią naszego mózgu, która jest chyba najbardziej ludzka ze wszystkich innych części tego naszego mózgowia. Ta kora przedczowa jest tym centrum dowodzenia naszego mózgu. To ona odpowiedzialna jest za analizowanie sytuacji, za planowanie, za podejmowanie decyzji, za racjonalność, za rozumowanie, za rozumienie tego, co się wokół nas dzieje, za przewidywanie, za kontrolę nad naszymi emocjami, za wszystkie te najważniejsze funkcje naszego mózgu, które bardzo często określamy w skrócie jako funkcje, poznawcze, a więc jakby sprawne działanie kory przedczołowej oraz jej wielkość, sprawność, aktywność wpływa znacząco na to jak funkcjonuje cały nasz mózg, jak funkcjonuje nasza psychika, jak funkcjonuje nasza odporność psychiczna na różnego rodzaju jakby zaburzenia wynikające ze stresu czy też z różnych trudności, które dotyczą naszego życia. No i okazuje się, że oprócz tego, że obserwowano u takich dzieci większą objętość istoty szarej, one również charakteryzowały się większą gęstością istoty białej. Istota szara to w uproszczeniu komórki a więc im więcej istoty szarej, tym więcej komórek buduje daną część naszego mózgu. Natomiast istota biała to jest coś, co tworzone jest przez połączenia, czyli przez aksony komórek nerwowych, które służą do komunikacji pomiędzy różnymi rejonami naszego mózgu. A więc większa gęstość, objętość istoty szarej wraz z większą gęstością istoty białej są czymś, co może być podstawą do tego, żeby sądzić, że kontakt z naturą, ten częsty i im większy, tym lepiej kontakt z tą naturą jest czymś, co znacząco poprawia funkcjonowanie naszej kory przedczołowej czyli tego siedliska naszych myśli, świadomości, uwagi, tych wszystkich funkcji poznawczych. Drugim takim obszarem naszej kory mózgowej, która wykazuje większą objętość istoty szarej, a także istoty białej w badaniach u dzieci, jest kora przedruchowa. Kora przedruchowa wraz z korą przedczołową są dwoma elementami niezwykle ważnego obwodu, który jest związany jest z uwagą. Z tą uwagą, która jest potrzebna nam do tego, żeby móc wykonywać w sposób sprawny zadania, czy to intelektualne, czy ruchowe, które chcemy wykonywać. Czyli zdolność do sterowania tą naszą uwagą, tego wolicjonalnego sterowania naszą uwagą, jest czymś kluczowym w tym, żebyśmy byli w stanie, można powiedzieć, utrzymywać naszą koncentrację uwagi na tym czymś, co jest dla nas ważne, a nie tym czymś, co odwraca nam tą uwagę. W postaci działania różnego rodzaju bodźców, które działają na nas z naszego otoczenia. I okazuje się, że równocześnie z tymi badaniami, które pokazują tą wyższą sprawność kory przedczołowej i kory przedruchowej, wraz z tymi badaniami obserwuje się to, że mózg wykazuje niższą aktywność wtedy, kiedy mamy ekspozycję na środowisko naturalne. Ta niższa aktywność naszego mózgu wskazuje na to, że to środowisko naturalne jest w pewnym sensie mniej obciążające dla naszego mózgu. Nie wymaga tak silnej aktywacji, tak silnej uwagi. Jest czymś łatwiejszym do percepcji, łatwiejszym do zrozumienia. Jest czymś, co sprawia, że nasz mózg może nieco spowolnić swoją pracę, może być bardziej zrelaksowanym wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w tym środowisku naturalnym. Co zupełnie różni to środowisko od tego środowiska miejskiego, które. Jak pokazują badania, jest czymś, co znacznie bardziej aktywuje nasz mózg. No i bardzo ciekawe są wyniki badań, które pokazują, jak zmienia się aktywność tego mózgu w czasie, zwłaszcza wtedy, kiedy następuje zmiana ekspozycji, czyli wtedy, kiedy następuje zmiana sytuacji, kiedy pojawia się coś nowego, czyli coś, co wymaga od nas, żeby nasz mózg został bardzo szybko zaktywowany, po to, żeby mógł objąć uwagą tą nową rzecz, rozpoznać ją i być gotowym do działania w tej nowej rzeczywistości. I okazuje się, że wówczas, kiedy ktoś był jakby poddawany tej ekspozycji na środowisko naturalne i następowała zmiana na środowisko, które jest na przykład miejskie, to wówczas aktywność mózgu bardzo gwałtownie wzrastała. Ta szybka zdolność do jakby aktywacji tego naszego mózgu, również aktywacji uwagi, pokazuje to, że wtedy, kiedy jesteśmy w środowisku naturalnym, dajemy w pewnym sensie odpocząć. Tym neuronom naszego mózgu, które są zaangażowane w proces uwagi, po to, żeby mogły one być gotowe do bardzo szybkiej aktywacji, wtedy kiedy zajdzie taka konieczność, czyli wtedy, kiedy zajdzie zmiana w naszym otoczeniu, która będzie wymuszała to, żebyśmy byli w stanie uważnie śledzić to, co się dzieje, zaplanować nasze działanie i zareagować odpowiednio do tej zmiany, która zaszła. Wtedy, kiedy badani byli poddawani zmianie ekspozycji, jakby w drugą stronę, Czyli najpierw obserwowali środowisko miejskie zabudowane, zurbanizowane, i wówczas, kiedy nagle nastąpiła zmiana ekspozycji na środowisko naturalne, to wówczas ta aktywność mózgu rosła wolniej. Co pokazuje, że to środowisko miejskie jest czymś, co jest większym obciążeniem dla naszego mózgu. Jest czymś, co mocniej aktywuje nasz mózg, wymusza silniejszą pracę, żeby móc się w tym środowisku odnaleźć, a tym samym powoduje, że nasz mózg. Bywa przemęczony, zmęczony, czyli te neurony, które podtrzymują aktywność naszego mózgu, wówczas jakby szybciej się męczą, będąc coraz mniej gotowe do tego, żeby podjąć na żądanie wysoką jakby jakość swojej pracy, szybko, mocno się zaktywować, czyli dawać nam zdolność do tego, żebyśmy byli w stanie reagować w odpowiedni sposób, wtedy kiedy środowisko wokół nas się zmienia, kiedy pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. Okazuje się, że ta różnica widoczna jest również w aktywności pnia mózgu, czyli tej części naszego mózgu, w której znajdują się neurony, które właśnie służą do aktywowania całej reszty tego naszego mózgu, w tym naszej kory mózgowej, odpowiedzialnej za percepcję, planowanie, w tym między innymi tą uwagę. Okazuje się, że ta niższa aktywność właśnie pnia mózgu, wtedy kiedy mamy to narażenie na środowisko naturalne, pozwala nam jednocześnie silniej zareagować wtedy, kiedy nastąpi zmiana sytuacji, czyli na przykład wtedy, kiedy staniemy przed jakimś wyzwaniem, które stawia przed nami nasze życie. A więc ta aktywność tego pnia mózgu jest czymś, co definiuje naszą gotowość do podjęcia wysokiej aktywności wtedy, kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem. Jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę zarówno tą aktywność tego pnia mózgu, czyli tych rejonów, które aktywują nasz mózg, a także tych rejonów kory mózgowej, czyli kory przedczowej, kory przedruchowej, które zaangażowane są w proces uwagi, wówczas jasno pokazuje to, że ta podwyższona uwaga której podłożem jest ta zmiana funkcjonowania pnia mózgu i kory, jest czymś, co wyraźnie wykazuje poprawę wtedy, kiedy takie osoby mają kontakt z przyrodą, ze środowiskiem naturalnym. No i ta podwyższona uwaga jest czymś, co uważa się, że stoi u podłoża zmniejszonej impulsywności u osób które mają częstszy kontakt z naturą, także takie, które w danym momencie są w środowisku naturalnym. U takich osób obserwuje się obniżoną impulsywność, czyli podwyższoną zdolność do reagowania w sposób taki rozumowy, racjonalny, rozsądny, a nie ulegania temu czemuś, co podpowiadają nam emocje i co powstaje w tych częściach naszego mózgu, które przeprowadzają procesy automatyczne, czyli Częściach przyśrodkowych, tych głębokich naszego mózgu. Ta zmniejszona impulsywność często bywa nazywana zdolnością do odraczania nagrody, czyli zdolnością do tego, żeby nie korzystać z tego, co oferuje nam tu i teraz, ale także przewidzieć, jak nasze zachowania w danym momencie przełożą się na zyski i straty, które odniesiemy w dalszej perspektywie, w dalszej przyszłości. Czyli ta umiejętność takiego planowania, przewidywania, jest czymś, co jakby jest odwrotnością tej impulsywności czyli ta zdolność do odraczania nagrody, która również jest obserwowana jako lepsza wtedy, kiedy jesteśmy jakby wystawieni na działanie przyrody, jest czymś, co wraz z tą impulsywnością, jakkolwiek tego nie nazwiemy, ma swoje podłoże prawdopodobnie w tym lepszym funkcjonowaniu naszej kory przedczowej oraz lepszym funkcjonowaniu naszego pnia mózgu, który jest w stanie dać nam tą gotowość do tego, żeby w sposób racjonalny, dzięki naszej uwadze, Przyjrzeć się temu czemuś, co możemy zyskać, co możemy stracić, oraz temu, jakie będą dalsze konsekwencje naszego działania w przyszłości, nie tylko te, które mają miejsce tu i teraz. Z tą cechą związana jest również percepcja czasu czyli jakby impulsywność często jest związana z tym, że takim osobom jakby szybciej czas płynie. To percepcja tego upływu czasu okazuje się, że jest zmniejszona wtedy, kiedy mamy kontakt z naturą. Czyli wtedy, kiedy aktualnie przebywamy w środowisku naturalnym, kiedy otacza nas zieleń, otacza nas przyroda, czas płynie wolniej, co wpływa na to, że nasz mózg jakby jest mniej impulsywny, bardziej gotowy do tego, żeby znaleźć czas na to, żeby przemyśleć, zaplanować nasze działanie, czyli w mniejszym stopniu podejmuje decyzje w sposób pochopny. A poza wszystkim ten wolny upływ czasu, który dotyczy naszego kontaktu z przyrodą, jest czymś, co sprawia, że wówczas, kiedy spędzamy czas na łonie przyrody, ten czas wydaje nam się dłuższy, a więc jakby w naszej percepcji, w naszej świadomości, ten czas spędzony na łonie przyrody jest czasem, który pozwoli nam na dłuższy relaks, czyli taki, który odbija się na takim poczuciu wypoczęcia, które jest większe wtedy, kiedy właśnie ten czas spędzamy na łonie natury. Wracając do tego naszego pnia mózgu. Otóż w tym pniu mózgu jest taka część, która jest częścią właśnie tego systemu aktywującego nasz mózg, która nazywa się miejscem sinawym. Miejsce sinawe jest miejscem, w którym znajdują się neurony, które wydzielają w całym naszym mózgu noradrenalinę. No i te właśnie neurony miejsca sinawego, wtedy kiedy jesteśmy w kontakcie z naturą, wykazują one obniżoną aktywność. Ta obniżona aktywność jest właśnie podstawą tego, że te neurony są niejako bardziej gotowe do szybkiego, mocnego zaktywowania się wtedy, kiedy przyjdzie na nie pora. Czyli wtedy, kiedy nastąpi zmiana w naszym otoczeniu, która będzie wymagała tego, żebyśmy byli w stanie naszą uwagę skierować na tą zmianę i być w stanie szybko zrozumieć, co się dzieje i wybrać najlepsze możliwe działanie w danej sytuacji. Ale to miejsce sinawe i neurony noradrenergiczne są również aktywne wtedy, kiedy towarzyszy nam stres. Są to neurony, które aktywują nasz układ emocjonalny, czyniąc to doświadczenie stresowe, a także związane z tymi nieprzyjemnymi emocjami, jakimi jest strach czy lęk, czynią te emocje silniejszymi. A więc mniejsza aktywność układu tego związanego z noradrenaliną, czyli miejsca sinawego, jest powodem tego, że osoby, które wchodzą do tego środowiska naturalnego, które szukają w tym środowisku naturalnym Uspokojenia, redukcję tego stresu mogą to uzyskać dzięki temu, że ich miejsce sinawe, będąc mniej aktywne, w mniejszym stopniu wpływa na struktury układu emocjonalnego, które generują ten stres oraz te nieprzyjemne emocje. No i obserwuje się tutaj również, jakby równolegle ze zmniejszeniem aktywności tego miejsca sinawego które jest aktywne także mniej, równocześnie ze zmniejszeniem poziomu adrenaliny i kortyzolu w naszej krwi, o czym mówiłem wcześniej, te wszystkie wskaźniki dotyczące noradrenaliny, ale także dane pokazujące, że w naszym mózgu dochodzi do obniżenia chociażby aktywności ciała migdałowatego, czyli tej struktury, która generuje te nieprzyjemne emocje i uczestniczy w reakcji stresowej, Wszystkie te dane pokazują, że środowisko naturalne, ekspozycja na zieleń, na przyrodę, jest czymś, co w sposób znaczący redukuje poziom stresu w naszym mózgu. Jest czymś, co przynosi ulgę osobom, które szukają w tym środowisku naturalnym źródła swojego spokoju i redukcji stresu. Podobnych danych dotyczących jakby aktywności stresowej w naszym mózgu dostarczają dane, które pokazują jak zmienia się aktywność naszego mózgu wtedy, kiedy działa na nas światło o różnym zabarwieniu, o różnym kolorze. Okazuje się, że światło niebieskie i zielone są tymi rodzajami fal, które są w stanie w sposób jakby bezpośredni spowodować zmniejszenie aktywności naszego ciała migdałowatego, naszego miejsca sinawego. Czyli w sposób znaczący, bezpośrednio są w stanie zredukować tą aktywność stresową. Tego nie można powiedzieć o świetle czerwonym ani żółtym, które nie mają tej zdolności do tego bezpośredniego zmniejszania tej aktywności stresowej naszego mózgu. A więc to światło zielone i niebieskie, czyli te, które dominują w środowisku naturalnym, są w sposób jakby taki bezpośredni przyczyną tego, że te struktury naszego mózgu, jakim jest podzgórze, ciało migdałowate. Poprzez jakby bezpośredni wpływ tego koloru, który jest odbierane przez nasze oczy, ten kolor w sposób bezpośredni redukuje aktywność tych struktur, a także miejsca sinawego, a więc likwiduje, można powiedzieć, częściową aktywność tego całego układu, który podtrzymuje tą wysoką aktywność, która towarzyszy nam również w czasie reakcji stresowej. Różne kolory nasz mózg traktuje również jako różnie atrakcyjne. Okazuje się, że kolor niebieski i kolor zielony dla większości ludzi, czyli średnio, są bardziej atrakcyjne niż kolor czerwony i kolor żółty. Podobną rzecz widzimy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób nasz mózg ocenia atrakcyjność tego widoku, który mamy przed oczami czyli widoku natury, lub widoku miejskiego, tego zabudowanego, zurbanizowanego. Dla większości ludzi widok przyrody. Widok tego środowiska naturalnego, obraz tego środowiska naturalnego jest bardzo atrakcyjny. Czego nie można powiedzieć o widoku miasta, wtedy kiedy przed naszymi oczami staje obraz tej zabudowy, ruchu miejskiego, itd. itd. Czyli wówczas jakby nasz mózg traktuje ten obraz jako mało atrakcyjny. I dla większości ludzi środowisko naturalne jest postrzegane jako atrakcyjne wizualnie. A środowisko miejskie jest czymś, co raczej nie powoduje tego typu emocji, czyli nie jest zabarwiane w sposób przyjemny, tylko traktowane jest jako mniej atrakcyjne. Co ciekawe, okazuje się, że tutaj kolor nie musi mieć tego właśnie bezpośredniego wpływu na postrzeganie przez nas czegoś jako atrakcyjne lub mniej atrakcyjne, bo tak samo widzimy wtedy, kiedy pozbawimy obraz koloru. Czyli czarno-biały obraz przyrody jest traktowany przez nasz mózg jako atrakcyjny, natomiast tak samo czarno-biały obraz miasta, zabudowy jest traktowany przez nasz mózg jako mało atrakcyjny. A więc, jakby kolor nie musi mieć tutaj znaczenia, ma znaczenie to, w jaki sposób nasz mózg postrzega, można powiedzieć, ten, te wzorce wizualne, które mamy przed oczami, które w ten sposób są rozpoznawane przez nasz mózg i traktowane w sposób automatyczny jako atrakcyjne lub też mniej atrakcyjne. No i jakby podłożem tej atrakcyjności w naszym mózgu, czyli tym czymś, co koduje atrakcyjność jakiegoś bodźca, jakiegoś obiektu, jakiejś sytuacji, w której jesteśmy, tym czymś jest układ nagrody. Układ nagrody, który tworzą komórki dopaminowe i ta dopamina jest właśnie źródłem przyjemności, ale jednocześnie jest czymś, co nadaje ważność temu, co się dzieje, no i związane jest postrzeganie właśnie czegoś jako mniej lub bardziej atrakcyjne w zależności od tego, jak dużo wydziela się dopaminy w naszym mózgu wtedy, kiedy coś obserwujemy, kiedy coś analizujemy. A więc można powiedzieć, że środowisko naturalne może aktywować nasz układ nagrody, powodując, że my wówczas mamy podniesiony nastrój, traktujemy to coś jako przyjemne doświadczenie, czego nie można powiedzieć o środowisku miejskim, które nie wywołując tak wielkiego pobudzenia układu nagrody jest przez nas traktowane jako mniej atrakcyjne, a tym samym nasza przyjemność z przebywania w takim środowisku miejskim jest znacznie obniżona. Świadczą o tym również dane, które pokazują, że w czasie, kiedy mamy tą ekspozycję na środowisko naturalne, wzrasta aktywność naszego prążkowia. Prążkowie jest tym miejscem w naszym mózgu, które otrzymuje jakby sygnał od tego układu nagrody i pozwala nam na to, żeby kodować pewne rzeczy, pewne zachowania pewne nawyki tworzy, a w ten sposób jakby dzięki tej dopaminie, dzięki pobudzeniu tego układu nagrody, wtedy kiedy mamy kontakt z naturą, ten kontakt z naturą może w naszym mózgu się utrwalać, czyli może powodować, że my będziemy jakby w sposób instynktowny dążyć do tego kontaktu z naturą przez to, że był postrzegany przez nasz mózg jako atrakcyjny i takie zachowanie może się utrwalić, powodując, że właśnie osoby, które dały sobie poczuć, że w tym środowisku naturalnym jest przyjemnie, będą naturalnie instynkt Dążyć do tego ponownego kontaktu z tą naturą, widząc w tej naturze coś atrakcyjnego, coś przyjemnego, coś co poprawia im nastrój i jednocześnie oczywiście redukuje te negatywne emocje. Z drugiej strony, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że wówczas, kiedy jesteśmy w kontakcie z naturą, obniża się aktywność ciała migdałowatego, które odpowiedzialne jest za powstawanie tych nieprzyjemnych emocji takich jak stres, strach, lęk, agresja itd. itd. To kiedy zestawimy ze sobą te dwie dane, czyli jakby z jednej strony wzrost atrakcyjności związany z układem nagrody, z prążkowiem, które wzrasta aktywność, a z drugiej strony weźmiemy pod uwagę zmniejszenie aktywności ciała migdałowatego i tym samym tych wszystkich negatywnych, nieprzyjemnych emocji, to wówczas stanie się jasne, że środowisko naturalne jest czymś, co powoduje poprawę tego nastroju, poprawę tego naszego funkcjonowania psychicznego, właśnie działając zarówno na przyjemność, Którą daje nam ta natura, ale także poprzez redukcję tej nieprzyjemności, która wynika z różnych rzeczy, które powodują w naszym mózgu stres. Ta przyjemność ma różną naturę. Ludzie, którzy mają częsty kontakt z naturą, postrzegają swoje życie jako przyjemne, ale także posiadające większy sens. Czyli można powiedzieć, że ta przyjemność, to szczęście, które daje nam kontakt z naturą, jest szczęściem, które jest takie dość szerokie. Jest czymś, co bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy nasze własne życie i jak dobrze jest nam w tym naszym życiu. No i teraz, jeżeli weźmiemy, zestawimy. Te wszystkie dane dotyczące naszego mózgowia, czyli z jednej strony wpływ tego środowiska naturalnego na te struktury głębokie naszego mózgu, czyli na działanie układu emocjonalnego, na działanie naszego pnia mózgu, na działanie tego prążkowia, z tymi danymi, które pokazują poprawę funkcjonowania tych obszarów korowych, które zaangażowane są w te funkcje. Poznawcze, jak uwaga, jak sterowanie naszym zachowaniem, jak planowanie, przewidywanie i kontrolę nad naszym zachowaniem i naszymi emocjami, to ten obraz jest bardzo spójny, pokazuje, że kontakt ze środowiskiem naturalnym, im jest częstszy, tym lepszy. Ta ekspozycja na środowisko naturalne znacząco poprawia funkcjonowanie naszego mózgu, co jest podstawą tego, żebyśmy, będąc w kontakcie z naturą, odczuwali to jako poprawę naszych funkcji psychicznych, naszego zdrowia psychicznego, naszego. Zdrowia również fizycznego. Jeżeli kogoś nie przekonuje to, że kontakt z naturą jest postrzegany przez nasz mózg jako atrakcyjny, niech weźmie pod uwagę chociażby fakt, że ludzie są w stanie zapłacić kilkanaście procent więcej za dom, za mieszkanie w okolicy, w której jest zielono, w której jest jakaś przyroda, w której jest bezpośredni dostęp do tej przyrody, środowiska naturalnego, chociażby w postaci parku, już nie mówiąc o jakimś lesie. Czy jeziorze, jeżeli występuje taki obok? Natomiast te domy, które znajdują się w tych miejscach, w których jest mało zieleni, są właśnie tańsze. Nasz mózg i my instynktownie jesteśmy w stanie zapłacić więcej za mieszkanie, za przebywanie w miejscu, w którym jest ta natura. Nasz mózg jest w stanie pozwolić nam wydać na to więcej pieniędzy, dlatego że wyraźnie widzi korzyści, które płyną z tego typu mieszkania, z tego typu kontaktu z tą przyrodą czyli, jakby można powiedzieć, że te pieniądze instynktownie Masz mózg traktuje jako coś, co się zwróci w postaci lepszego zdrowia, lepszego funkcjonowania psychicznego, lepszego funkcjonowania naszego mózgu, który jest oczywiście tym, kim jesteśmy. Jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkają właśnie w tych dwóch różnych środowiskach, to można powiedzieć krótko i jasno, że osoby, które żyją w miejscu, w którym jest zieleń. W którym to występuje ta przyroda, które mają bezpośredni dostęp do tej przyrody, są szczęśliwsi. Dzieci, które mieszkają w takich okolicach oprócz tego zdrowia fizycznego, psychicznego, na przykład wykazują mniejszą absencję w szkole. W takich miejscach również jest mniejsza przestępczość, czyli można powiedzieć, że takie środowisko naturalne, które występuje w naszym otoczeniu, tym, w którym mieszkamy, jest czymś, co redukuje agresję. Która jest oczywiście podstawą przestępstw z użyciem przemocy. Czyli jeżeli nie chcemy pójść do więzienia, dobrze by było czasem mieć ten kontakt z przyrodą, dlatego że on po prostu łagodzi nasze emocje, w tym te nieprzyjemne i w tym te, które mogą prowadzić do zachowań gwałtownych, takich jak właśnie agresja, lęk czy też po prostu stres. Częsty kontakt z naturą nawet taki, którym jeżeli jest to trudne ze względu na to, że mieszkamy w miejscu, w którym nie ma tej przyrody wokół nas, ale taki, który możemy sobie zapewnić poprzez jakby poświęcenie trochę wysiłku na to, żeby odnaleźć ten kontakt z naturą, pójść gdzieś do lasu, do parku, wybrać się gdzieś na wycieczkę, jest czymś, co nam się zwróci w postaci lepszego zdrowia, w postaci lepszego funkcjonowania psychicznego. Ekonomiści szacują, że utrzymywanie w miastach parków, generalnie zieleni jest czymś, co może przynieść milionowe czy też miliardowe oszczędności, jeśli chodzi o służbę zdrowia, dlatego że ten kontakt, który przyczynia się do poprawy tego naszego zdrowia, jest czymś, co oczywiście pozwala na zaoszczędzenie tych pieniędzy, na leczenie tych ludzi, którzy chociażby przez niższy kontakt z przyrodą, jakby płacą za to gorszym funkcjonowaniem swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego można powiedzieć krótko i jasno, mam nadzieję, że ten przekaz będzie dla wszystkich czymś, co go przekona, że powinniśmy dać się czasem zaciągnąć naszemu mózgowi do lasu, do tej przyrody, do kontaktu z tą przyrodą, dlatego że nasz mózg wie, co jest dobre i to, że nas ciągnie do tej zieleni, jest czymś, co powinniśmy tego posłuchać, nie przeszkadzać mu i pozwolić sobie na to, żeby mieć ten kontakt z naszą przyrodą, która nas otacza, po to, żeby cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym, psychicznym i po prostu być szczęśliwy.